Piątek, godzina 22, Monika Wądołowska, witam was w kolejnym odcinku Hejt Parku w dobrym składzie, bo dziś w studiu mam niesamowitą przyjemność gościć prawdziwą legendę polskiej muzyki rockowej, lidera jednej z najpopularniejszych grup muzycznych w naszym kraju, panie i panowie, Janusz Panasewicz, witam cię bardzo serdecznie. Witam. Jesteś fantastycznym muzykiem, ale także kibicem piłki nożnej. Tydzień temu wróciła do gry po długiej przerwie Ekstraklasa. Dzisiaj rozpoczęła się 28. kolejka gier. Czy tęskniłeś za polską piłką? Za polską piłką? A w ogóle za piłką tęskniłem oczywiście. Co prawda były powtórki przez te parę miesięcy, różne takie, które mnie interesowały bardziej lub mniej, ale było fajnie, że wróciła, fajnie, że coś się zaczyna dziać, bo ileż można siedzieć w domu, więc no, nawet widziałem już kilka meczów z ubiegłej kolejki, sprzed tygodnia, oczywiście Lecha z Legią, ale też chyba Jagiellonii Białystok z kim oni grali? Jagiellonia Białystok. Z kim grała Jagiellonia Białystok? Nie wygrała, w każdym wygrała. Razie wygrała jeden z raju z Krakowią. Z Krakowią, no, oczywiście, Michał Probierz, tak. Pozdrawiam trenera Michała Probierza, gościu w Hejt Parku. Ja miałam przyjemność rozmawiać z Ireneuszem Mamrotem ostatnio, który jest teraz trenerem Arki Gdynia i bardzo był emocjonujący mecz w ostatnio, no tak, derby. Też widziałem, tak. Tak, 7 bramek tam padło. Fragmenty, tak, derby Trójmiasta, tak? Tak, no, zgadza bramek się. Trochę Lechia Gdańsk wygrała, tak, 4-3. Znasz zasady naszego Hejt Parku? To znaczy... Widzowie zadają ci pytania, wygodne, mniej wygodne, komfortowe, mniej komfortowe. Liczę też naszych widzów na ciekawe pytania na czacie tym razem, abym mogła zadać je Januszowi. 22 219 50 31 to jest numer do naszego studia i mamy już pierwszy telefon. Słuchamy. Halo, halo. Halo, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z tej strony Michał, wielki fan Lady Punk. Bardzo mi miło, że mogłem się dodzwonić. Witamy serdecznie. Witam, Michale. Panie Januszu, jak się mogę zwracać? Panie Januszu czy panie Janie? Którą wersję właśnie pan... Nie, no panie woli? Januszu, bo Janka już jednego mamy w zespole, więc już niech będzie tak, jak jest. Okej, to nic nie zmieniamy. Panie Januszu, mam kilka pytań odnośnie... Znaczy pierwsze pytanie odnośnie pierwszej nazwy zespołu Lady Punk, czyli Żużel. Czy to prawda, że taka nazwa funkcjonowała i że... Tak się nazywaliście. Skąd ta inspiracja? Znaczy, ja nie przypominam sobie takiej nazwy specjalnie. O ile mnie pamięć nie myli, to była to taki czas, gdzie nie wiedzieliśmy jeszcze, jak się zespół będzie nazywał. Była oczywiście już piosenka Mała Lady Punk, ale prawdą jest, że Janek wtedy nagrywał z Izabelą Trojanowską płytę i zdaje się, Iza rzuciła gdzieś takie hasło pod tytułem: no nie macie nazwy, to może Żużel. Ale ten Żużel jakoś się nie zachował. Z tego co wiem, ale jakby tak oficjalnie o tej nazwie nie rozmawialiśmy. Aha, rozumiem. No, bardzo ciekawa historia. To jeszcze może drugie pytanie, też takich ciekawostek. Kiedy pan w końcu nauczy grać się na saksofonie? Na saksofonie? No tak, ponieważ Janek mnie zapowiada na saksofonie i tak dalej. No chciałbym się nauczyć, ale nie wiem, chyba już nie mam tak wydolnych płuc, żeby grać na saksofonie. Nie, no, saksofon jest wspaniałym instrumentem. Na szczęście, ja się już chyba nie nauczę grać na saksofonie, ale na szczęście mam przyjemność grania na przykład z Marcinem Nowakowskim. Grałem ostatnio na wielu koncertach zespołu Lady Punk. To genialny młody człowiek, saksofonista, więc wystarcza mi, że sobie posłucham mistrza. Okej, świetnie. To jeszcze może ostatnie takie pytanie na zakończenie. To już szybciutko, aby nasi kolejni widzowie mogli zadawać pytania. Dobrze. Jeszcze ostatnie. Czy planujecie państwo może jako zespół Lady Punk jeszcze raz zorganizować krótką trasę symfoniczną? Bardzo o tym marzę, obecnie mieszkam za granicą i przyznam szczerze, że gdybyście kiedykolwiek z taką trasą ruszyli, to śmiało przyleciałbym do Polski, żeby was podziwiać. A przepraszam, gdzie mieszkasz?
Mieszkam w Szwajcarii, w Zurychu. A, w Zurychu. O, ładnie tam pewnie macie. Słuchaj, więc trasy jako takiej myśmy nigdy nie mieli symfonicznej. Z prostej, prozaicznej dosyć przyczyny. To są bardzo drogie koncerty, bo to jest ilość muzyków i tak dalej, i tak dalej. Więc gramy sporadycznie takie koncerty. Nawet w tym roku mieliśmy grać, ale z uwagi na to, co się dzieje, czyli pandemii, prawdopodobnie do tego koncertu nie dojdzie. Chociaż to miało być jesienią. Nie wiem, czy trasa, ale proszę się jakby obserwować naszą stronę, dlatego że tam będą się pojawiały takie informacje, bo zawsze 2-3, czasami więcej w ciągu roku gramy takie koncerty. I proszę obserwować, po prostu tyle mogę zaproponować. Dziękujemy bardzo za ten telefon. Pozdrawiam. Być może będziecie mogli już jesienią koncertować. Na razie nie ma takiej informacji oficjalnej, ale już od 19 czerwca na stadiony mogą wracać kibice. No więc czy właśnie, pojawisz się, mogą, czy pojawisz się na meczu? My nie mamy, ja nie pojawię się na meczu, dlatego że ja mam pewien problem. Ma wielu muzyków ten problem. Zawsze zastanawiamy się, kiedy jest tak zwane odmrożenie gospodarki i nagle się pojawia to, że piłka nożna, której naprawdę jestem fanem od wielu, od zawsze, przez całe życie, że nagle mogą grać piłkarze. Więc mnie zastanawia, że piłkarze w porządku grają, my też możemy robić sobie próby czy nagrywać w studio. Natomiast jeżeli wchodzą kibice i dowiadujemy się, że na przykład będzie 25% kibiców, to zastanawia mnie, że na przykład na stadionie Lecha Poznań 25% to jest 10 tysięcy ludzi. Tak, ale mogą wchodzić w różnych odległościach. Dobra, okej. Okay. Ja też mogę grać na stadionie 40 tysięcy dla 10 tysięcy ludzi. Proszę, a czym się różni kibic? Mnie zastanawia kibic piłkarski od fana muzyki, który też przyjdzie na stadion. Proszę mi to wytłumaczyć logicznie. Ja tego nie rozumiem. Dlaczego muzycy nie mogą grać, nie mogą zarabiać, a piłkarze mogą zarabiać? Tego nie rozumiem. Być może inne normy i zasady bezpieczeństwa będą obowiązywać. Nie, ale na logikę, no bo stadion i kibice, i fani muzyki. Jaka jest różnica, bo ja nie rozumiem. Tego być może dowiemy się w najbliższym czasie. Ale trzymam kciuki za to, żeby im się udało, żeby ci kibice mogli przychodzić na stadiony, bo może wtedy ktoś dojdzie jakby do takiego wniosku, że skoro przychodzą kibice, to może pozwolą nam muzykom też grać. Trzymam mocno za to kciuki. I mamy kolejnego widza. Dobry wieczór. Halo, halo. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Kto się do nas zadzwonił? Krzysztof z Poznania. Witam cię, Krzysztofie. Słuchamy twojego pytania. Witam. Dzień dobry, panie Januszu. Witam. Tylko tak jakoś mam taki pogłos. Aha, dobra, to muszę pewnie odejść, bo ja jeszcze mam w telewizorze na odtworzeniu waszą wcześniejszą rozmowę. Więc dzień dobry, witam, pozdrawiam z Poznania. Chciałbym powiedzieć, że jestem, no nie wiem już od ilu lat, kurde, aż się zdenerwowałem, nigdy się nie spodziewałem się do swojej. Panie Januszu, nie wiem, 25 lat, jestem waszym wiernym fanem, udało mi się wkręcić całą rodzinę, czyli moją żonę, z którą jestem 14 lat, moje dzieciaki. Syn jest w wieku chyba pana synów, bo ma 13 lat. No to mniej więcej. Też mi się udało wkręcić. No i ostatnia jest córka 6-letnia, więc jakby zainfekowałem całą rodzinę Lady Punkami. A jeżeli chodzi o pytania, no to takie dwa szybkie pytania. Barcelona mistrzem Hiszpanii? Wszystko na to wskazuje, chociaż z uwagi na to, że będą grali przy pustych trybunach, to wydaje mi się, że te szanse troszkę się wyrównują, dlatego że zawsze jednak, czy kibice Realu Madryt to mają swój stadion, czy Barcelona, gdzie nikt nie wygrywa na tej Barcelonie, rzadko, bardzo rzadko, tak. Więc oczywiście w tej chwili bez kibiców jakby te szanse, czy innymi słowy mówiąc, że kibic jest 12 zawodnikiem i tego 12 zawodnika nie będzie, więc może być bardzo interesujące, ale obstawiam, że jednak Barcelona. A Barcelona Cruyffa czy Guardioli? Barcelona Guardioli czy ja? Czy Cruyffa. Czy Cruyffa. Nie no, Guardioli oczywiście, tak. Ja zresztą w ogóle obserwowałem Barcelonę, obserwuję, to jest moja ulubiona, ukochana drużyna od wielu lat, ale tak naprawdę na poważnie i tak, że zacząłem jeździć nawet tam na mecze i śledzić każde, co się dzieje u nich, to od czasu, kiedy tam się pojawił Ronaldinho i to był ten czas, kiedy już wszystko było dla mnie inne. Okej. Panie Januszu, dziękuję bardzo za rozmowę. Uprzejmie pozdrawiam. Chciałbym zrobić moją rodzinę, którą tu ściągnęłem na dół, żeby słyszeli, że się naprawdę dodzwoniłem, bo nikt mi nie wierzył. I do zobaczenia na koncercie. Do zobaczenia, mam nadzieję, jak najszybciej.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. Wspomniałeś, że kibicujesz Barcelonie i chciałam cię zapytać, Ronaldinho czy Messi? Nie no Messi. Messi jest najważniejszym piłkarzem na świecie od zawsze chyba. Znaczy zawsze miałem wątpliwości, oczywiście ja ogromnie szanuję Cristiano Ronaldo. Dobrze, że to podkreśliłeś. Ogromnie szanuję. Ja to jest jeden z najważniejszych piłkarzy na świecie w ogóle w historii, a już nie mówiąc o ostatniej dekadzie czy dwóch dekadach, bo to już sporo lat panowie grają. Natomiast oceniając sam talent, sam taką wirtuozję, a też piłkę, którą ja lubię, dla mnie bliższy jest Messi. Zawsze się zastanawiam, jeżeli już to brałem pod uwagę jeszcze Maradonę i Cruyffa, bo Cruyff był zawsze dla mnie bardzo ważnym takim facetem, który nagle nie gdzieś tam z Argentyny, z Brazylii, tylko tu z Holandii, wielki piłkarz. Więc to było takich trzech dla mnie ważnych, ale oczywiście z tego ostatniego okresu, no to wiadomo, no Cristiano Ronaldo jest wielkim piłkarzem. Oczywiście, że tak. I mamy kolejny telefon. Halo, halo. Halo, halo, dobry wieczór. Z tej strony Mateusz z Rzeszowa. Dobry na początku chciałem hejtować czat. Dajcie sobie spokój już z takimi wpisami. Monika, ty się nie przejmuj, bardzo fajnie to wszystko prowadzisz. A dziękuję, bardzo mi miło. Ale to jest hejt, Park, ja jestem przygotowana na takie komentarze. Tak jak mówię, nie przejmuj się niczym, rób swoje, bo robisz to dobrze. Dziękuję ślicznie. A masz pytanie do Janusza, pana Sewicza? Tak, tak. Panie Januszu, kiedy widzimy się w Rzeszowie? No jak najszybciej, uwielbiam. No byłem tam na Sylwestra, bo myśmy graliśmy na rynku w Rzeszowie na Sylwestra i to był nasz ostatni pobyt tam. No mam nadzieję, uwielbiam tam być, w ogóle lubię to miasto, lubię być tam w tym mieście i mam nadzieję, że może jesienią coś się uda zorganizować. Ja mega pamiętam koncert taki zamknięty w klubie Lukr, gdzie mogłem może 3 metry od pana oglądać cały koncert. Parę lat temu, tak, ja pamiętam ten koncert, tak. Tak. Super. Mega. Mimo, że było może 50, może 100 osób, to mega, mega dobrze wspominam ten koncert. I co, życzę wszystkiego dobrego. Dzięki. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki wzajemnie. Pozdrawiamy. Pamiętasz swoje koncerty? Czy są takie, które najbardziej wchodzą ci w pamięć? No bo na pewno zagrałeś ich po tylu latach grania, to tych koncertów trochę się nazbierało. Nawet nie wiem, ile to jest tysięcy tych koncertów, miejsc, sal. Oczywiście niektóre się pamięta bardziej, inne mniej, ale tych koncertów było naprawdę dużo. Czy jakieś szczególne? Zawsze jest szczególnie grać w Stodole w Warszawie, bo to jest takie miejsce, gdzie wcześniej w klubie Park, bo myśmy tam zaczynali grać, tam była sala prób i tak dalej, więc to było takie nasze miejsce. Teraz w parku się nie gra koncertów, z tego co się orientuję, jeszcze ja o tym nie wiem, natomiast w Stodole zawsze jest to wydarzenie. Wszystko jedno, czy gramy wiosną, czy gramy jesienią, zawsze jest full ludzi, fajnych ludzi, którzy przychodzą na każdy nasz koncert i fajnie się z nimi spotkać. Najczęściej są to koncerty jesienne albo takie przed świętami, więc takie też trochę życzeniowe, że sobie tam składamy jakieś życzenia, a przyjemnych miejsc jest dużo więcej. Ale dasz radę jeszcze śpiewać mniej niż zero na koncertach? No tak, spokojnie, śpiewam. Spokojnie. Mamy kolejnego widza. Dobry wieczór. Halo, dobry wieczór. Halo, dobry wieczór. Witam serdecznie panią Monikę i pana Janusza. Witamy. Tomek z Podkarpacia. Może zacznę od Podkarpacia, ponieważ może wlecę troszeczkę z hejtem, chociaż bardzo szanuję zarówno pana Janusza, jak i cały zespół Lady Punk. Natomiast chciałem zapytać, czy pan Janusz pamięta swój koncert w Tarnobrzegu? Tak, oczywiście, no trudno, żeby nie pamiętać. 2014 Doskonale rok. Pamiętam, tak. Który to był rok? 2014. 6 lat temu, no chciałbym pamiętam, zapytać, pamiętam. Może nie agresywnie, broń Boże, aczkolwiek chciałem zapytać, co tam się właściwie wydarzyło? Bo pewne pogłoski po mediach tarnobrzeskich się rozniosły. Na że byłem nietrzeźwy, tak? No to prawda, no byłem jakoś tam w jakiś sposób nietrzeźwy. Ja to już wyjaśniałem wiele razy, w zasadzie niewiele razy. Raz napisałem po prostu prosto, nie ściemniałem w ogóle, powiedziałem dokładnie jaka była sytuacja. Było tam trochę gorąco, wypiliśmy jakiegoś drinka i się nie najlepiej poczułem, ale koncert trwał do końca, jeszcze nawet bisy, więc tam nie jakiejś specjalnej afery z tym nie było, ale tak czy inaczej, no nie był to udany występ mój i za to przeprosiłem i tam jakoś oficjalnie nawet chyba, więc uważam sprawę za zamkniętą i tyle. No, czasami się zdarza, bo tak to w życiu bywa. Ale rockową muzykę się zdarza.
Nie rozumiem? Też nie rozumiem. Mówię, że grając rockową muzykę na pewno może się zdarzyć, ponieważ takie kawałki... No tak się zdarza. No jesteście zbuntowanymi facetami, To jest już przeszłość i w tej chwili jest duży spokój. Zapraszam, proszę zobaczyć w doskonałej formie zespół. Dziękujemy bardzo za ten telefon. Lata 80. Gdzieś wyczytałam w pewnym wywiadzie, że mówiłeś, albo twój kolega z zespołu, że w latach 80. na śniadanie whisky, a później gracie koncert. To mój kolega mówi. Ja w tamtych czasach to jeszcze w ogóle byłem ho, ho, ho. Nie, to mój kolega tak mówił gdzieś w jakimś wywiadzie. Nie, no bez przesady, na śniadanie, co trudno mówić o jakichś śniadaniach. Myśmy w tamtych czasach, takich początkach lat, początkach zespołu, to nie był za zbyt zamożny zespół. Się grało za jakieś takie stawki, które były poustalane, bez względu na to, ile ludzi przychodziło na koncert, to dostawałeś jakąś stawkę ze strady i trzeba było wiązać koniec z końcem, więc tam żadnych cudów nie było i chyba nawet na whisky nas od samego początku to nie za bardzo chyba było stać, tak mi się wydaje. Poza tym... Nie no, graliśmy tych koncertów, oczywiście jak się ma 20 lat, czy 21, czy 25, to się troszkę inaczej reaguje na pewne rzeczy. Nie patrzyliśmy na to, co się dzieje, bo byliśmy w dużej euforii popularności naszej, ale też fajnych piosenek, poznawania nowych ludzi i jazdy codziennie. Byliśmy w innym mieście, więc to były miliony kilometrów przez nas przez te lata przejechanych i to... Różnie mogło być, ale ja raczej pamiętam, że lubiłem jajecznicę na śniadanie, więc mnie bardziej przypominam jajecznicę niż cokolwiek innego. Mamy kolejnego widza. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Adam z Warszawy, ja mam pytanie do pana Janusza. Jakby miał złożyć, kiedyś były popularne takie tak zwane supergrupy, nie wiem, Cream, Emerson, Lake and Palmer, a jakby miał złożyć taką polską supergrupę z żyjących, nieżyjących, no i żeby nie było tak łatwo, nikogo nie może być Lady Punk. Mówi pan o całej formacji kapeli, czy też poszczególnych muzyków? Czyli musisz stworzyć dobry skład, tak? Czy mam stworzyć nowy skład, jakiś taki? Bas, gitara, wokal, kto na czym? Okej, to tak. To powiem w ten sposób. Wokal Rysiek Riedel. Harmonijka ustna Rysiek Skibiński. Z Białegostoku skądinąd. O Białymstoku sobie porozmawiam. Wiele lat nie żyje. A na basie... Ojej, tych basistów było tylu znakomitych. Gierański może. Kurczę, za dużo, chyba za dużo tych znakomitych basistów było. Fajnym basistą, bardzo go lubiłem, a rockowym basistą był, ale wymieniam samych nieżyjących. Był Nowicki, basista z Perfectus, był fajnym, punktualnie grał fajnie, takim rockowym, dobrym był, ale samych już nieżyjących wymieniam. Kogo tam jeszcze chodziło? No to harmonika, gitara. Na gitarze chyba Janek najlepiej gra. Naprawdę, najlepiej chyba gra Janek. Mi się podoba, jak on gra. Jest oczywiście Marek Raduli, jest kilku Grzesiu Skawiński i tak dalej. Jest kilku naprawdę wybornych, że tak nazwę, gitarzystów, ale myślę, że Janek by tam się załapał. No i tyle, co tam jeszcze zostało. No i Grzesiek Ciechowski na klawiszach, choć nie wiem, czy był wybitnym pianistą, ale miał znakomite pomysły i był postacią bardzo ważną, więc fajny skład. Dziękujemy bardzo za ten telefon. Pozdrawiamy serdecznie. Czytam czat, bo nasi widzowie zadają też pytania na czacie. Czy był taki koncert, w którym odmówiliście Madonnie wspólnego grania? To nie my odmówiliśmy. Myśmy byli na takiej trasie koncertowej w Stanach, takiej promocyjnej trasie w Stanach Zjednoczonych i była propozycja, zagraliśmy taki koncert w Los Angeles dla ludzi z branży. Taki był to właściwie nasz taki pokaz. Zagraliśmy godzinny koncert czy tam coś takiego. Pojawiło się sporo ludzi w Kalifornii, którzy się zajmowali. Wtedy to był 86, zdaje się, rok, 5 albo 6. No i Madonna akurat wtedy miała tam numer jeden gdzieś na liście i to było Material Girl. To pamiętam doskonale i oczywiście mieliśmy takich amerykańskich, angielskich menadżerów i zgłosił się ktoś i była rozmowa między menadżerami, czy nie moglibyśmy zagrać Support Act
takiej trasy z nią po koledżach, gdzieś po jakichś takich miejscach w Stanach Zjednoczonych, bo jej też wtedy zupełnie nikt nie znał, bo to była dziewczyna nikomu nie znana szerszej publiczności. Więc mieliśmy taką jakąś propozycję, ale to nie tyle, że myśmy tam odmówili, po prostu chyba to było na zasadzie takiej towarzyskiego spotkania menadżerów i może były jakieś wymieniane uwagi na ten temat, grać, nie grać, ale myśmy wtedy wracali do Polski, jakoś ten temat już nie był rozwijany. Być może jeszcze pojawicie się na jednej scenie z Madonną. Jesteś fanem Madonny? Ja lubię, nie jest to jakiś mój faworyt, ale lubię ją, jest bardzo kreatywną osobą. A my mamy kolejnego widza, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, z kim mamy przyjemność? Krzysztof z Warszawy. Witamy. Witam was bardzo serdecznie. Ja może, jeżeli byłaby taka możliwość zadania dwóch pytań, to chciałbym się zapytać Janusza o najpierw kwestię sportową. Bo ja pamiętam, jak w latach 2000 pan był ogromnym, zagorzałym fanem Manchester United, czy Manchester United, a od bardzo wielu, wielu lat mówi o tym, że jest wielkim fanem Barcelony. Czy tak, coś się zmieniło, czy... To się zmieniło, czy tak. Czy w dalszym ciągu czuje sympatię do Manchesteru? Ja do dzisiaj jakby bardzo szanuję i jestem i dobrze im życzę i oglądam ich mecze oczywiście w miarę możliwości. Mówię o United. Natomiast nie wiem, czy słyszałeś, ja wcześniej odpowiadając powiedziałem, że ja Barcelonę od czasu Ronaldinho, ale wcześniej dla mnie ten Manchester to był Manchester Fergusona, ale z tą taką szóstką tych dzieciaków, którzy, czyli Nicky Butt, czyli bracia Neville'owie, czyli Beckham, czyli Solskjaer, tak, ale ci Anglicy, którzy tam się pojawili w tym czasie, ta taka piątka czy szóstka, gdzie Ferguson ich wpuścił, takich dzieciaków i właściwie pod wodzą Cantona. Oni zaczęli zgrać. Później to zaczęło się sypać, zaczęli tracić styl i pojawił się Ronaldinho, który mnie zaczarował i tak to się stało. Dziękujemy bardzo za ten telefon. Nawiązując do Ronaldinho, ponoć swojemu synowi powiedziałeś, ty mój Ronaldinho. I jest bardzo utalentowanym młodym piłkarzem. No, i czy chciałbyś oglądać swoich synów na międzynarodowej arenie piłkarskiej? Czy chciałbyś, żeby byli piłkarzami zawodowymi? Pewnie, żebym chciał, ale nie wiadomo, to raczej nie znaczy Julek, raczej jeden z bliźniaków, to gra w tenisa, nie? Jakoś tak grał w tą piłkę, ale tak mu odeszło. Bruno gra do dzisiaj, ale ja fajnie by było, jakby grał jakoś tam genialnie, ale nie jest to, jakie nie ma ciśnienia, tak jakbym nie chciał, żeby został jakimś wielkim muzykiem, ale jakby został, to byłoby mi przyjemnie, pewnie podobnie piłkarzem. Natomiast prawdą jest, bo kiedy się urodziły i podszedłem do takiego inkubatora, bo to były wcześniaki, jak to bliźniaki często bywa, i wziąłem na rękę z tego inkubatora Bruno i tak pod okno podszedłem i mówię, oj Bruno, mój ty Ronaldinho. I to tak zostało. I kibicuje Barcelonie syn też. Kibicuje, mało tego, uwielbia tego Ronaldinho. Nawet jakieś triki, jego takie szczególne zagrywki próbuje gdzieś tam sobie przystosowywać, więc no, wykrakałem. Może zostanie takim Ronaldinho, może tata wykraczy. Może, ja jeszcze jest młody. 12 lat. A to tak młody jest. Talent. Jeszcze wszystko przed nim. Dobry wieczór. Halo, halo. Tutaj pani Bożenka. Chciałam pochwalić tutaj, bo mam telewizor pana Szymicza. Bardzo dobre telewizory produkujecie. Tylko jest taki problem, bo mój pilot zginął, to jest pana Szymicz. TX-55FX. I jakby pan miał taki pilot, to telewizorów pana Szywicza, to prosiłabym wysłać mnie tutaj do Szczecina i dziękuję i pozdrawiam pani Bożenko z tej strony. Pozdrawiamy pani Bożenko. Pozdrawiam również. Wszystkiego dobrego. Zdrówka. Oglądasz telewizję, oglądasz mecze piłkarskie. Chciałabym zapytać o kadrę polską. Aha. No tęsknimy za meczami reprezentacji. I jak oceniasz selekcjonera Jerzego Brzęczka?
A czy ja nigdy nie miałem przekonania do tego trenera. Oczywiście nie moim celem jest, żeby mówić o jego zaletach, wadach jako piłkarza, czy też obecnie jako trenera. To nie o to chodzi. Natomiast. Ale zobacz, wywalczył awans, wygrał. To, żeby trener osiągał cele. Skoro pan Brzęczek osiąga cele, to znaczy, że się nadaje na to stanowisko i jest ważnym. Miałem, jakby obserwując, patrząc, jak się układa współpraca trenerów w różnych klubach na całym świecie z piłkarzami, z gwiazdami piłkarskimi, miałem wątpliwości, czy pan Jerzy Brzęczek poradzi sobie jakby mentalnie, żeby nawiązać taką, żeby to była po prostu silna drużyna mentalnie bardzo i zżyta z trenerem i tak dalej, czy nie będzie jakiś... Ale widzę, że jakby wyniki tej drużyny pokazują, że zawodnicy sobie znaleźli wspólny język, żeby właśnie tego słowa mi brakowało, żeby znaleźli wspólny język. Przedłużył jeszcze kontrakt o rok, będzie na Mistrzostwach Europy. No więc właśnie, więc grają na Mistrzostwach Europy, grają według mnie coraz lepiej. No jest pewien problem dla mnie w tej drużynie. Oczywiście jest kilku znakomitych piłkarzy. Fajnie, że Jerzy Brzęczek wprowadza takich zawodników jak Szymański, jak kilku takich nowych piłkarzy, których... No jeden, szkoda akurat... Przepraszam, to, że nie gramy teraz mistrzostw w tym roku, mistrzostw Europy, to jest chyba... też dla paru piłkarzy, którzy kontuzje złapali i tak dalej, jest szansa, że pojadą i to też dla trenera Brzęczka może być na rękę. Natomiast ciągle mam wątpliwości z obroną, bo tam druga linia i przód jest w Polsce ok, natomiast obrona nie wygląda za fajnie, tak mi się wydaje, a zwłaszcza jak się patrzy na piłkę światową w tej chwili, jak grają boczni obrońcy, to jesteśmy, no to są, to inaczej się gra w tej chwili na bocznych obronach niż my gramy. Jak się patrzy, jak gra w Liverpoolu Robertson i Arnold po bokach, to są kreatorzy bramek. Oni mają po 30 aset w ciągu sezonu. Nasi boczni obrońcy mają po dwie, po jednej, więc to są... Taka teraz jest piłka, że muszą grać znakomicie boczni obrońcy. My nie mamy, nie mówię, oczywiście mamy kilka talentów. Zawsze będę żałował, że Maciek Rybus jest facetem, który do takiej gry pasuje, a łapie kontuzję, tak? Z kolei też Beresz jest świetny, Bereszyński, znakomity prawy obrońca, ale gdzieś też kontuzje i tak dalej, więc ciągle jak patrzę na taką przyszłość tej drużyny, to mi brakuje bocznych obrońców, którzy no teraz świat poszedł w ten sposób, że jak nie masz takiego piłkarza jak Robertson, Alexander Arnold lub Davis, lewy obrońca z Bayernu Monachium, taki Kanadyjczyk, który się tam pojawił, to nie ma czego szukać tak naprawdę. Problem Barcelony, która ma słabe wyniki, to jest problem bocznych obrońców. Zawsze mieli genialnych, w tej chwili albo kontuzjowanego, albo po prawej stronie w ogóle nie wiadomo, kto tam gra na prawej obronie. No i ciężko będzie cokolwiek osiągnąć, więc patrząc... Czyli źle oceniasz szansę? Oceniam bardzo dobrze całą drużynę, natomiast trzeba zdecydowanie znaleźć system obronny w Polsce, bo wydaje mi się, że obrona nie jest najmocniejszą stroną tej drużyny, a żeby osiągać sukcesy, musi być monolit po prostu wszystkich zawodników. Mamy kolejnego widza. Dobry wieczór. Halo, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. U mnie to jest dzień dobry. Janusz się kłania z Sydney. Australia. Bardzo daleko. Australia. Słuchaj, Moniczko. Pierwsze gratuluję. Super. Naprawdę jest cudownie, a mam takie proste pytanie do Janusza, takie piłkarskie. Powiedz mi, Janusz, tak szczerze, ale tak naprawdę szczerze, dlaczego oddałeś walkowerem cały ten Lady Punk, oddał walkowerem tą naszą kochaną Australię i do tej pory nie udało się wam tutaj przyjechać? I przy okazji ojej, w ogóle, Janusz, nie, to... w ogóle musisz jechać do Australii. To kiedyś dolecicie? Ja marzę o tym. Myśmy byli już blisko takiego porozumienia. Wiesz co, to są jednak, gdybyśmy byli kabaretem, który potrzebuje tylko kilku mikrofonów i tak dalej, to jest dość droga wyprawa, nas jest dość sporo, ekipa techniczna i tak dalej, przeloty i później trzeba to skalkulować, wiesz, żeby ten, kto to organizuje w tej Australii, w ogóle wyszedł przynajmniej na zero albo coś, żeby zapłacić za transporty i za tak dalej. Nie jest łatwo.
łatwo, ale jesteśmy na takiej drodze, że tak powiem, rozmawiamy, mamy tam paru ludzi, którzy są w Australii, próbujemy się dogadać, bo nigdy nie byliśmy i warto by było odwiedzić, ja z największą przyjemnością, ale no zobaczymy, ja mówię, ciągle jakieś są kłody, coś się tam nie możemy dogadać. Dziękujemy bardzo za ten telefon. Dzięki. W latach 80. byliście bardzo znani. Czy spodziewałeś się takiego fenomenu grupy Lady Punk? Nie, powiem szczerze, że się nie spodziewałem. To było... Jak wyglądały twoje początki? Znaczy ja to tam długo by opowiadać, nie wszyscy... Ale odbywałeś służbę wojskową? Tak. No i z tego wojska jakoś tam trafiłem do Lady Punk. W każdym razie było już fantastycznie, dlatego że parę piosenek, mała Lady Punk, które ja akurat nie śpiewałem, tylko Janek, no to, to już było mała Lady Punk i chyba już się zaczęło pojawiać tam minus 10 w Rio, tańcz głupia tańcz chyba i tak dalej, więc jak zaczęły się pojawiać te piosenki, to tak naprawdę zaczynaliśmy grać koncerty gdzieś tam w domach kultury na początku, takie ludzie się nam przyglądali. I szczerze mówiąc, ja nie odczuwałem jakoś czegoś takiego, że to się z dnia na dzień, za chwilę, jeszcze 2 tygodnie, jeszcze 3, zrobi się boom taki. Zespół się podobał od samego początku, jak wychodził, jak ja już ze mną, jak ja pamiętam, wychodziliśmy, czy to w klubie Park, czy gdzieś w jakichś niedużych miejscowościach, gdzieś w Polsce. Zespół przyciągał już ludzi, mając tam jedną czy dwie piosenki tylko znane, nie? Reszta była jakby grana, dopiero przygotowywana płyta cała. Więc zespół się podobał, ale że osiągnie taki sukces, że to będzie takie uderzenie, to kompletnie się tego nie spodziewałem. To zupełnie jakby, to się tak rozpędem, taka kula śnieżna ruszyła i po prostu stało się tak, jak się stało. Wtedy był boom na rock and roll, teraz jest boom na disco polo. Chociażby na stadionie. W związku z tym co? Mam coś zaśpiewać? Nie. Chodzi mi o to, jak się na to zapatrujesz. Czy nie przeszkadza ci ta muzyka, że 60 tysięcy biletów jest wyprzedanych na Stadion Narodowy? No dobrze, ale ja nie kupuję. Nie jestem stratny. Zenka Martyniuka, znasz w Białymstoku, przez te bramki na mecz i strzelam. Nie przepadam, nie znam się na tej muzyce. Nie krytykuję ich. Uważam, że każdy powinien znaleźć dla siebie miejsce, jeżeli ta muzyka się komuś podoba. To proszę jej słuchać i nie ma tak, że nie i coś takiego. Każdy ma, jest jakieś tam miejsce. Ważne, żeby to było na dobrym poziomie i jeżeli ktoś znajdzie swojego słuchacza, voilà. Natomiast ja osobiście takiej muzyki nie słucham, bo ona mnie nudzi, nie? Ja po prostu kiedyś byłem chyba gdzieś na wakacjach nad morzem i w hotelu, w którym mieszkałem, był koncert przed hotelem niedaleko i po prostu grało chyba z 15 zespołów artystycznych disco polo i wszystkie grały w tym samym rytmie, o tym samym, z tą samą barwą głosu, z tą samą manierą. No i nie mogłem odróżnić żadnego, bo one były wszystkie takie same. A jesteś szaloną, znasz? Albo przez twoje oczy zielone? Oczywiście, że znam, no. Oczywiście, że znam. Bo to Kamil Grosicki, można powiedzieć, prowadził disco polo. Jesteś szalona, to też jest chłopak z Mazur. Z Mazur, tak. Z Prostek, zdaje się, czy gdzieś tam z okolicy Ełku. No więc tak, no mnie to zupełnie nie przeszkadza, nie słucham tego, to nie jest moja jakaś tam przyjemność, żeby czegoś takiego słuchać, ale nikomu nie zabraniam i nie odmawiam im dobrych chęci. I mamy kolejnego widza. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jarek z Podkarpacia, witam serdecznie. Jestem wielkim fanem kanału sportowego, jeszcze zanim on powstał, czyli od czasów kilka lat temu i również fanem zespołu Lady Punk od 2004 roku. Byłem na 60 chyba koncertach tego zespołu i również na tym Czarnobrzegu, także ja nie wiem, w czym tu ktoś widzi problem. Koncert jak koncert normalny i mam tutaj dwa pytania do naszego gościa. Jedno takiej natury sportowej, a drugie muzycznej. No więc pytanie pierwsze, kiedy polskie drużyny według ciebie wejdą do tej Europy, kiedy zaczną grać, nie wiem, w Lidze Mistrzów, w Lidze Europy już tak na dobre, a nie odpadać, no powiem szczerze, no w takich kuriozalnych okolicznościach z zespołami z Mołdawii, czy gdzieś tam z Kazachstanu, czy o Słowacji nie wspomnę. Jak ty to widzisz? Słuchaj, no więc to niestety nie wygląda to, że to będzie szybko, bo te
w tej chwili te drużyny o krajach nawet, o których mówisz, one wszystkie grają już coraz lepiej. Jest kwestia oczywiście pieniędzy i nie unikniemy tego tematu, bo to jest kwestia kasy, choć zawsze biorę za przykład, bo ja lubię Czechów, nie? I zawsze uważam, że Czesi mają jakiś patent na to, że oni coraz wchodzą, czy to Praga, czy to tam gdzieś to Slavia, coś takiego i dochodzą gdzieś tam, przynajmniej są w grupie i nawet osiągają fajne wyniki. Czesi, którzy bazują na swoich piłkarzach, mają jedną gwiazdę czy coś tego, resztę grają Czesi. I sporo ich gra też w Polsce przyjeżdża, nie wiem na czym to polega, czy to mentalność, czy to jakaś organizacja. Nie umiem powiedzieć, w każdym razie trochę zazdroszczę tym takim drużynom właśnie z Czech gdzieś, które się pojawiają, czy nawet z Białorusi, która gdzieś tam gra coraz, a my jakoś słabe. Nie wiem, gdzie leży problem. Problem oczywiście właściciele klubów i tak dalej będą mówili, że w pieniądzach, bo drużyny są drogie, mają dobrych piłkarzy i tak dalej. Ja myślę, że to jest też chyba w szkoleniu, w jakimś takim mentalnym przede wszystkim, że wychodzę na boisko i nieważne przeciwko komu gram, tylko wygrywam. Wychodzę, żeby wygrywać, a nie przegrywam już w szatni, więc pewnie gdzieś tu sprawa mentalna może mieć miejsce. A drugie? Okej. I drugie pytanie natury muzycznej. Ostatnio jesteście w kapitalnej formie koncertowej, bo tam powiedzmy od 5 lat jest naprawdę przyjemnie jeździć na koncert, ale powiedzmy tam 10-12 lat temu, jak dobrze wiesz, tam Janek trochę chorował, że tak powiem, i ty wielokrotnie dawałeś taki upust tych swoich emocji podczas koncertów, kiedy byłem pod sceną. I takie jest moje pytanie. Ile brakowało do tego, aby ten zespół przestał istnieć, czy żebyś ty powiedział, dość, tak dalej być nie może? Czy były takie myśli, czy były takie sytuacje, że miałeś po prostu tego dość? Wiesz, o co chodzi. Rozumiem. Teraz jest super, ale te 10-12 lat temu bywało różnie. Bywało, właśnie, jak to powiedzieć. Dziękujemy bardzo. To polega na tym, wiesz, jak grasz tyle lat jak my, czyli w przyszłym roku, czy tam za 2 lata będzie 40 lat, to jest masa, to jest pół życia. I jak nawet w jakimś małżeństwie zdarzają się gorsze dni, lepsze, zespół jest w lepszej formie, fajniejsze piosenki nagrywa, różne rzeczy, sprawy osobiste na to się nawarstwiają. To nie da się tak, żeby nie znaleziono sposobu. Takie rzeczy jak na przykład, wiesz, że ktoś sobie nie radzi, ma dość sceny, bo coś mu tam w głowie siedzi. Dotyczą wielkich, największych na świecie, jak Rolling Stones i wszyscy, którzy tam nie mogą na siebie patrzeć. Niektórzy, my akurat nie mamy takiego problemu, bo jakby towarzysko, jest wszystko okej. Sprawa zdrowia też jest, ponieważ mamy już więcej lat. W związku z tym nasz system, że tak powiem, regeneracyjny nie jest taki jak kiedyś i uważamy na to, żeby po prostu zagrać dobry koncert. Jeśli ci odpowiedziałem, to tak to wygląda. Dziękujemy bardzo za ten telefon. Pytanie z czatu. Ile hoteli zdemolowaliście, grając na koncercie? Nie, hotelu żadnego. Parę pokoi, bez przesady. To były czasy, kiedy nie tylko... To były czasy fantastyczne, czyli tam początek lat 80., gdzie tych kapel było sporo, wszystkie miały coś do powiedzenia, wszystkie miały fajne teksty, fajną muzykę oryginalną i tak dalej, i tak dalej. I to wyglądało mniej więcej w ten sposób, że sami niektórzy muzycy, nie będę ich wymieniał, bo nie o to chodzi, którzy sobie na przykład wpadali do jakiegoś hotelu, zrobili jakąś zadymę, mówią, dobra, możemy zrobić tam, wybić jakąś szybę i tak będzie na Lady Punk i tak dalej. Później mi mówili, bo to są koledzy, znajomi gdzieś z branży tej muzycznej, którą się zna, więc to oczywiście miało miejsce. Co do nas... To były początki w 80., później już nie, tam gdzieś w 83 roku, czwartym, te 2 lata to były takie, ta wariactwa, śruba taka od tej popularności, od tego takiego... Miałeś wodę sodową? Odbiła ci taka sodówka? To nie była nawet woda sodowa, to nie o to chodzi, po prostu nie było nas w domu w ogóle, byliśmy tylko w hotelach, byliśmy zdani na hotele i scenę. Że na przykład ja, pochodząc z Mazur, gdzie przyjeżdżałem do Olecka, pojawiałem się raz na miesiąc, na jakiś jeden dzień czy dwa, żeby... Jeszcze wtedy nie mieszkałem w Warszawie, same początki, nie? Więc żeby z walizką
bliską, uprać, nie wiem, gacie, koszulki i tak dalej, żeby... No to były inne zupełnie czasy, to trudno mówić o tym i to nie była woda sodowa, tylko taka kołomyja, ta codzienność hotelowa, zbuntowani rock'n'rollowcy. Oczywiście to, że jesteś... Trudno się przed tym czymś takim, wiesz, postawić sobie szlaban, że nie, jestem tutaj, śpię w pokoju, czyściusieńki, nie dotykam alkoholu, nie palę papierosów, w ogóle nic. Nie ma dziewczyn. Tak nie ma. To jest... Jak się ma 20 par lat, to tak jest i tak będzie i nikt się przed tym nie uchroni. To są takie emocje i to wszystko, więc to nie była woda sodowa, to był po prostu taki trochę świr spowodowany młodością, uważałeś, że mogłeś wszystko? Sukcesem okay. I w ogóle taką sprzyjającą aurą. I mamy kolejnego widza, dobry wieczór. Szczęść Boże, tutaj ksiądz Bogdan. Szczęść Boże. Chciałbym się dopytać, czemu taka szowinistyczna piosenka Tańcz głupia tańcz z tutaj utworów pana Janusza, pana Sonika i zapraszam panią Monikę do klasztoru. Szczęść Boże, pozdrawiam. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję. Być może jaki to skorzystam. Jest dawno nie sprawdzimy. Byłem w klasztorze. I mama zawsze powtarzała, że będę zakonnicą, że powinnam zostać zakonnicą. No. Tak. Było pytanie? Nie, nie było pytania chyba. Nie, po prostu stwierdzenie. Okay. Pozdrawiamy serdecznie. Klasztor na pewno odwiedzę. W Białymstoku mieszkałeś w młodości, w liceum. Jak to jest? A czy nawet nie w liceum, ja tam przechadzałem koło 3 liceum, to ktoś nieprecyzyjnie to podał, dlatego że ja uczyłem się na Słonimskiej, w tej budowlance, jak tam szły bojary, tak zwana słynna, kochana przeze mnie dzielnica starych takich domków. Już wiem, że tego nie ma, już tam się inaczej zrobiło. Szkoda, bo tam było przepięknie. Mam tam wielu przyjaciół, kolegów z tamtych czasów. No i przechodzałem zawsze koło tej trójki. Ja byłem tam na Słonimskiej, koło 3 liceum, ale też mieszkałem, bo uczyłem się też w szkole muzycznej. Tam przy Filharmonii. Przy Podleśnej, tak. Tak, na Podleśnej oczywiście, więc tam spędziłem też trochę czasu. Nawet ze 2 lata chyba uczyłem się, ale nie miałem wystarczająco cierpliwości. Czyli nie jesteś takim do końca samoukiem? Skoro nie, no trochę się uczyłem oczywiście, no, trochę się uczyłem, ale uczyłem się u profesora Olszewskiego, a on był moim takim opiekunem jakby, ale ja byłem na śpiewie solowym i ten śpiew solowy, arie, te różne takie rzeczy. Nie za bardzo mi się, na początku mi się tam podobało, a później jakoś tak się wszystko zaczęło rozchodzić. Ale nawiązuję do Białegostoku, bo chyba śledziłeś losy Jagiellonii Białystok w tych latach 80., tak? W 70., kiedy była jeszcze w drugiej lidze. Jak to jest kibicować Jagiellonii Białystok i Legii Warszawa? Do której drużyny jest ci bliżej? Jest tak, bliżej było do Jagiellonii zawsze, z prostej przyczyny. Ja pierwszą moją drużyną, którą uwielbiałem, no to były Czarni Olecko. Wiadomo, stamtąd pochodzę, więc nawet sobie tam grałem w juniorach. W tych Czarnych później już się wyprowadziłem z Olecka, więc nie grałem w tą piłkę, ale wcześniej tak. I Czarni Olecko to była taka najważniejsza moja drużyna. A teraz drużyna. To jest czwarta liga. Tak jest. Tak jest. No, świetnych tam kilku było. Kamil Szarnecki i tak dalej. Takich chłopaków, którzy gdzieś tam poszli sobie w świat. Natomiast później Jagiellonia Białystok to była wtedy w drugiej lidze. I to była drużyna jeszcze przed panem Wójcikiem, świętej pamięci, trenerem. Tam pan Karalus i tak dalej, więc to te takie początki, drugoligowe, ale oni mieli taki jeden znakomity sezon w drugiej lidze, gdzie oni natychmiast, to już z Wójcikiem, kiedy szli do pierwszej ligi i oni w ogóle demolowali wszystkie drużyny w drugiej lidze, tam grali bracia, a czyli był Darek Bajer i Jacek Bajer. Ja pamiętam doskonałe, Mariusz Lisowski oczywiście, świetny, oczywiście Czykier, Michalewicz, cała ta ekipa, doskonale ich pamiętam. Ja wtedy, dlatego był jakby mówiąc o tym, dlaczego bliska, bo ja z Olecka miałem 100 kilometrów i ze swoimi kolegami kibicowaliśmy tej Jagiellonii, co jest zrozumiałe, całe Mazury kibicują Jagiellonii, bo to najbliższa, fajna drużyna. Zawsze fajnie grali. To ja pamiętam, że to zawsze można było iść na ten mecz, bo odnosiło się wrażenie, zresztą do dzisiaj
mam, tak patrzę na piłkę, to tak w tej Jagiellonii, że oni jak wychodzili wtedy, to tak jakby na każdy mecz, nie żeby oni wychodzili, żeby wygrać 6-0. To jak wychodzi się z nastawieniem, tak Barcelona ma na przykład, że wychodzi, żeby wygrać 7-8, to jak wygrywa 2-0, to raczej jak wychodzisz z takim nastawieniem, to jest możliwość, że wygrasz 2-3 na pewno. Natomiast jak wychodzisz, że wygrasz 1-0, to jest cudnie, jak masz remis. Często tak jest. Więc ja lubiłem takie drużyny, bardzo ofensywne, które potrafiły też gubić bramki. Jagiellonia była dla mnie taką drużyną absolutnie fajnie grającą, no i bliską. Bliską się spotykała na tych stadionach, w starym stadionie jeszcze Jagiellonii. I przyjeżdżała z Olecka, to nie było daleko. Później, kiedy już Lady Punk i tak dalej, więc ja byłem w Warszawie. Zacząłem mieszkać w Śródmieściu i mieszkałem, no powiedzmy, na piechotę miałem 10 minut czy 7 minut do stadionu Legii, tak, na Łazienkowsko. Więc każdy mecz to było... Było słychać non-stop, więc zacząłem chodzić i interesować się Legio. Zwłaszcza, że zespół Lady Punk był dość popularny. Mieliśmy sporo fanów, również wśród piłkarzy Legii, więc przychodzili na koncerty do Stodoły. Nie wiem, Czarek Kucharski. Imprezowałeś wtedy z piłkarzami Legii. A czy nawet nie były to imprezy, ale były takie spotkania gdzieś w scenie u nieżyjącego już Jerzego Gruzy, który miał taką, to też bardzo blisko stadionu, więc dużo zawodników przychodziło. Jeszcze Leszek Pisz i tak dalej. To cała taka ekipa zawodników, którzy jakby rocznikowo też byli nam bliżsi, zespołowi Lady Punk, więc myśmy przez to, ja kochałem piłkę nożną, kocham do dzisiaj, ale przez to, że znałem też tych piłkarzy, chodziłem na te mecze i tak się jakoś ta Legia gdzieś w mój krwiobieg weszła i ona jest zawsze do dzisiaj. Czasem jest, ja jestem krytyczny bardzo w stosunku właśnie do Legii jako drużyny, która od lat powinna wygrywać i grać w Lidze Mistrzów, co najmniej w Lidze Europy, co najmniej, a w Lidze Mistrzów też. Więc jestem bardzo krytyczny, wiele rzeczy mi się nie podoba, ale oczywiście serducho jest takie, jakie jest. No trzeba, to jest Legia. No. Do tematu wrócimy. Mamy kolejnego widza. Dobry wieczór. Dzień dobry. Dzień dobry. Paul z Peterborough. Halo, halo, nie słyszałam. Nie słyszymy? Dzwonię z Wielkiej Brytanii. Witam. No to chciałem zadać panu, pana Sewiczowi, trzy pytanka. Generalnie to jestem wielkim panem, a płyta Miłość i Władza to są no, czasy liceum. To mam takie pytanie. Po pierwsze, dlaczego pan tak często nosi ciemne okulary? To jest generalnie tak bardzo popularne wśród artystów. Nie pamiętam nazwiska tego pana. No skąpił, wokalista też nosi prawie zawsze. A z czego to wynika? Bo tak trochę mnie... Mówisz o okularach moich, tak? Tak, dlaczego występuje pan, ty występujesz w dzisiaj okulary. Akurat nie jestem w okularach, ale bardzo to często odpowiadam na to pytanie w ten sposób, że no ja zagrałem, jak mówię, nie wiem ile, ale może to być 10 tysięcy, 8 tysięcy koncertów, więc uderzenie tego światła białego tak zwanego, które punktaka, które dostajesz w twarz przez 40 lat, powoduje, że jesteś nieprzyjemny. Ja tak mam, nie? Gitarzysta odchodzi sobie w bok, perkusista gdzieś, ja jestem z przodu, więc to światło w rzeczy samej uderza we mnie na dzień dobry, więc kiedyś mniej używałem, teraz częściej, to zależy też od nastroju, to nie jest jakiś, że muszę być w okularach, ale często jestem, jak mówię, z tych powodów zdrowotnych takich, żeby po prostu się tam zasłaniać. Dziękujemy bardzo za ten telefon. Wspomniałeś o Dariuszu Czykierze. On łączy Jagiellonię i Legię. I Legię, no tak. Czy to był twój ulubiony piłkarz tej wielkiej Legii? Jeden z bardziej. Mało, że był to genialny towarzysz do tak zwanego przebywania, co jest też ważne, bo to montuje drużynę i jakby takie morale zespołu są w porządku. Oczywiście, ale był to też, umówmy się, bo ludzie często tak mówili, a że Darek to Darek, Czykier gdzieś tam samochodem się, był w wojsku, tu gdzieś się przewrócił samochodem. No to młody chłopak, trochę wariat, ale bardzo pozytywny. A genialnie grał w piłkę, był bardzo waleczny. Ten facet zostawiał całe zdrowie na boisko i był tak bardzo ważny też w Białymstoku, jak później w Warszawie. Dobry wieczór, mamy kolejnego widza. Halo. Witamy. Halo, dzień dobry, Piotr z Warszawy. Cześć, Piotrze. Chciałem się zapytać,
Janusza, kiedy widzimy się w stodole? To pierwsze pytanie. A drugie, czy widzi karbownika w Barcelonie? No, bardzo bym chciał. Odpowiadam na drugie. Widzę, bo to jest w Barcelonie lewy obrońca jakoś ostatnio. Oczywiście no, Alba jest świetnym lewym obrońcą, ale to jest facet, który już ma 30 parę lat i raczej bliżej mu do końca kariery niż nie miałby gdzieś tam rozbłysnąć. I próbowano kilku zawodników na tą lewą stronę i nic im nie wychodzi z tym bocznym lewym obrońcą. Więc bardzo bym, no wreszcie ktoś by był w Barcelonie, bardzo bym sobie tego życzył, bo obserwując nawet w ostatnim meczu karbownika, widzę, że on jest taki pewny, to jest młody chłopak, a jest bardzo pewny, po prostu ma tą piłę, ma głowę do góry, widzi jakby przestrzeń, widzi te korytarze, gdzie zagrać, nie ma takiego ciśnienia, że tam ktoś go naciska, ma duży spokój w tym, jest bardzo pewny, jak na ten wiek, to według mnie super i bardzo bym sobie życzył, żeby tam zgrał i jemu życzę, żeby tam trafił oczywiście na Camp Nou. Natomiast co do stodoły, no to mam nadzieję, że tego roku jesienią zagramy, no bo w tej chwili wiadomo jak jest, nie? Jak zaczną się mecze, to może też wrócą nas, że zaczniemy coś grać, ale spodziewam się, że w tym roku w stodole zagramy jesienią. Fani tęsknią, pozdrawiamy serdecznie. Aktualny temat. Temat cenzury jest ci doskonale znany. Jak reagujesz na tą aferę związaną z Kazikiem? No co, ja to, co tu reagować? Sprawa jest dość prosta, nie? Dla mnie to jest bardzo prosta sprawa. Kazik? Jak to Kazik? Przecież nie przewidywał, że będą, nie przewidział pandemii, tylko w czasie pandemii to jakby napisał. I ja to powiedziałem już, że dla mnie to jest sytuacja, robienie z takiego czegoś afery, z listą przebojów, wszyscy znamy, co to było, sprawa z dziennikarzami i tak dalej, i tak dalej. Sprawa jest dość prosta, to powinno być clue tego wszystkiego. Czy Kazik śpiewa prawdę? Tak, ponieważ cała Polska widziała to, o czym Kazik śpiewa. Czyli prezes Kaczyński odwiedził brata cmentarz, i tego tak. Matkę na cmentarzu, tak? Odwiedził. A Kazik zaśpiewał o tym, że odwiedził. Więc o co chodzi? Nie wolno śpiewać o tym, co się widzi? To jest prosta moja odpowiedź. To jest prosta, jedyna. Więc nie ma co kombinować, czy wolno, czy nie wolno, czy tego. To jest fakt medialny. Człowiek jest na cmentarzu, Kazik go widzi w telewizorze, jak miliony Polaków i mówi, o, nie podoba mi się, że poszedł, bo ja nie mogłem pójść. Koniec. Prosta rzecz, ja bym nie widział w tym żeby większego problemu. Natomiast to, co zrobili później dziennikarze i tak dalej, te tłumaczenia, no to przepraszam bardzo, ale to jest groteska. Dobry wieczór. Dobry wieczór ponownie, Krzysztof z Warszawy. Ja mam takie pytanie do Janusza, niezwiązane ze sportem. W tej chwili jest taka bardzo popularna zabawa w mediach społecznościowych. Wymienia się 10 największych albumów, które spłynęły na twój gust muzyczny. Mhm. Ja oczywiście nie mam takich wymagań, ale chciałbym się ciebie zapytać o jeden album, twój ulubiony, najważniejszy w historii muzyki rockowej. Tylko najważniejszy, jakbym teraz miał powiedzieć, dla mnie najważniejszym albumem rockowym jest Led Zeppelin numer 2, dwójka. No dla mnie akurat Dark Side of the Moon. A drugie pytanie, ja wiem, że wy to zdradzacie po jakimś takim małym kawałeczku. Aha. Te informacje, bo widzę, że siedzicie w studio. Czy jest szansa, że ta płyta się ukaże w końcu w tym roku? Ale płyta, która, Dasza, Lady Punk? Lady Punk, tak. Lady Punk, słuchaj, jesteśmy w trakcie w tej chwili nagrywania tej płyty. Fajnie no, ja idzie. Wiem, nagraliśmy, mamy zmiksowany w zasadzie tak na maksa już jeden numer, który być może za jakiś czas będzie singlem. Nie wiem kiedy, ale pewnie. Płyta w ogóle ma wyjść z tego, co wiem, wiosną, czyli powiedzmy marzec przyszłego roku. Przyszłego roku, tak. Natomiast my tą płytę, wiadomo, jest pandemia, siedzimy w domu, mieliśmy ją nagrywać jakoś jesienią, ale wychodzi na to, że będziemy ją nagrywali teraz w wolnym czasie. Janek nagrywa w tej chwili, wiem, że sekcje jakieś do nowych, kolejnych piosenek, bo tych materiału się nazbierało. Janek nakomponował tych piosenek. Jest to trochę tekstów, więc myślę, że... Nie rozumiem? To są te numery, do których Mogiel pisał teksty? Nie, tak, ale nie do wszystkich. Tam kilka napisał Mogiel, mm-hmm. jest kilku jeszcze innych ludzi. No, będzie zamieszanie.
A czy jest szansa, że ty kiedyś, to już jest ostatnie pytanie, nagrasz jeszcze solową płytę, bo bardzo lubię. Nagram, nagram na pewno. Na pewno nagram, no to... ale nie mówię. Zwykle jak mówię, kiedy nagram, trzymam to kciuki, się przeciąga. Ale musisz już nagrać, powiedziałeś. Przeciąga się o 2 lata, ale nagram na pewno. Być może w przyszłym roku, bo się noszę z tym zamiarem. Nawet mam pomysł jakiś, wiem z kim chciałbym tą płytę nagrywać, więc ważne, że są jakieś tam fajne rzeczy, które w głowie mam i też ochotę na to, więc myślę, że w przyszłym roku bym do czegoś takiego przystąpił. Dziękujemy bardzo. Możecie cały czas do nas dzwonić 22 219 50 31, zadawać także pytania na naszym czacie. Janusz, która drużyna według ciebie z Ekstraklasy jest kryzysową narzeczoną, a której strach się bać? Czy są teraz takie drużyny? Słuchaj, strach się bać to chyba Lecha Poznań. Lech w Poznań, ja lubię ostatnio, bo ja tak jak mówię, ja lubię Jagiellonię tego, ale ja w ogóle lubię drużyny, które ładnie grają, które mają wigor, mają technikę, czyli grają, operują tak jak Lech Poznań nagle, którego parę lat nie było, gdzieś tam sobie się obijał, sprzedawał tych piłkarzy, ktoś odchodził, ktoś przychodził i nagle jest tam, ja sobie oglądam, ale to jeszcze przed pandemią, widziałem tego Lecha i kilku zawodników, Moder, już nie mówiąc o Jóźwiaku, który jest już młodym chłopakiem, ale już doświadczonym, już się w ubiegłym roku, bo nawet do reprezentacji tak został powołany, więc, ale to jest drużyna, gdzie ma kilku, jak spojrzałem na tych chłopaków z Lecha Poznań, to po prostu kilku ma taki ogień w oczach, że ja mówię, jak ich nie sprzedadzą, to będzie groźna drużyna. I to jest taki, to ich strach się bać. Ja myślę, że to w przyszłości, za rok, nie? Jeżeli jakby organizacyjnie Lech to wszystko wytrzyma i, nie, i ci chłopcy im nie pouciekają, to będzie groźna drużyna. To widać po prostu takiego zadziora, który ja lubię. A kryzysowa narzeczona? A kryzysowa narzeczona to Jagiellonia. Ja ale a zwłaszcza, że nie ma już tam Michała Prowierza. No i nie ma wielu piłkarzy. Zawsze mi było smutno, kiedy z Michałem mogli wygrać ze 3 razy Mistrzostwo Polski. I kiedy na przykład mieli świetną rundę, jedną, nie? To w drugiej rundzie już nie mieli 5-6 piłkarzy. I ten Michał biedny, patrzyłem, jak on się łapie za tą głowę, a musiał tam, no siedział, pracował, lubił, znajdywał tych chłopaków. Gdzieś tam w Białorusi, gdzieś tam w Estonii, ale znajdywał tych chłopaków. Michał Probierz bardzo dużo i bardzo wiele zrobił dla Jagiellonii Białystok. Znakomity szkoleniowiec, tak, świetny człowiek i życzę mu naprawdę wiele sukcesów w tej chwili z Krakowią, a w przyszłości to ho, ho, może ho, wróci ho, do Jagiellonii Białystok. Pozdrawiamy Michała Prowierza bardzo serdecznie. Witamy kolejnego widza. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Z tej strony Patryk Zawiszyna. Witam panią Monikę i pana Janusza. Cześć, pana Janusza, Patryk. Serdecznie. Pierwsze pytanko dla pana Janusza. Takie trochę żarcikiem. Panie Januszu, czy nadal pan wierzy, że oni tańczą wciąż? Tam tak, no muszę wierzyć, wiesz, tyle lat gram tą piosenkę, muszę wierzyć, że oni tańczą. No i wierzę też, że ta orkiestra ciągle. To jest prawdziwy przekaz, panie Januszu. I drugie pytanko takie, powiedzmy, ze starszej polskiej piłki. Jakby pan mógł być jednym z piłkarzy kadry Kazimierza Górskiego, to kogo by pan wybrał? Lubańskiego. Lubańskiego. Tak, tak. Chociaż bliski mi był też Kazimierz Dejna, ale Lubańskiego, tak. Dla mnie to był taki striker po prostu, facet, który wszystko miał, żeby być wielkim piłkarzem. I zresztą wielkim tak, był. No był wspaniałym piłkarzem na pewno. No szkoda tej kontuzji, szkoda, że nie wyjechał do Realu Madryt. Szkoda, że wcześniej, to prawda, ale w takich czasach żyliśmy, że nie mógł sobie pojechać na przykład do Realu Madryt, kiedy no miał 22 lata, nie? To byłaby wielka, pewnie jeszcze większa kariera. Oczywiście, że tak, ale i tak możemy być z niego dumni. Teraz jest, dopiero udało się Robertowi Lewandowskiemu pobić jego rekord, także i tak długo przetrwał. Tym bardziej, że wtedy tych meczów się grało sporo mniej. No właśnie. Tak, nie było Ligi Narodów, nie było towarzyskich tylu spotkań. No właśnie, i ta kontuzja Lubańskiego, którą pamiętam, to w tej chwili takie kontuzje się leczy 2 miesiące, a on właściwie zatrzymała mu w ogóle karierę całą, więc to inne tak, czasy ale to oczywiście. Niestety przez trochę też błędy w leczeniu tam Polacy. No więc właśnie mówię, że w tej chwili to jest... Zamiast go wysłać. Mówimy o takich czasach, gdzie ten poziom medycyny nie był za wysoki jeszcze. Jasne. Dziękujemy bardzo za ten telefon. Dzięki. Zerkam cały czas na czat. Jaki był najlepszy mecz, na jakim byłeś na żywo? I najlepszy koncert, na którym byłeś jako widz? Nie jak grałeś, tylko na jakim byłeś jako widz. Tak.
Najlepszy koncert, jaki widziałem, to był koncert Eddie Van Halena w Madison Square Garden jakieś 20 lat temu, ale to było coś niesamowitego. Tamtego perkusistę Alexa Van Halena, który był obracany w ogóle, wisiał pod sufitem na takiej róży i te bębny jego ludwiki przeźroczyste się kręciły jak taka kula, nie, w dyskotece. A to był facet, który grał w tym czasie solo, więc już nie mówię o wizualnych, ale też jak kochałem Halena, jak swobodnie się czuje z gitarą i tak dalej. To był chyba najważniejszy, może nie najważniejszy, ale jeden taki, który miał i muzykę, i oprawę, i to słynne Madison Square Garden, więc to na pewno ten koncert bym powiedział, a mecz? Najlepszy mecz, na jakim byłeś? Najlepszy mecz, na jakim byłem? Wszystko, ojej. Najlepszy mecz, kurczę, na wielu meczach byłem wielkich, ale czy ja wiem, który, nie umiem sobie w tej chwili przypomnieć, który był taki ważny, bo ja po prostu oglądałem mecze jeszcze z Kazimierzem Dejną na przykład i Legii mecze pamiętam i byłem na meczu jako taki jeszcze chłopak, pamiętam z wycieczką przyjechaliśmy, jeszcze nie było Lady Punk, gdzie Legia grała z Feyenoordem Rotterdam i w takich strasznych warunkach było to fenomenalny mecz i to był taki ważny mecz. Pamiętam te wszystkie stare, ale to jako dzieciak jeszcze z podstawówki, które obserwowałem. Natomiast na żywca, nie wiem, chyba na któryś mecz Barcelony, chyba na Camp Nou wygrana Barcelony w Pucharze, już wiem, to był świetny mecz, w Pucharze Króla. I to był mecz i rewanż, później rewanż wygrał Real, ale ten wygrała Barcelona 3-2, więc to było na Camp Nou parę lat temu. Halo, halo, dobry wieczór. Halo, dobry wieczór. Witamy. Roman ze Złotoryja. Ja mam pytanie do pana Janusza. Czy pan Janusz lubi bób? Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Czy lubię co? Czy nie zrozumiałam, bób? Bób? Bób, tak, czy lubisz bób? A bób taki, co się je i tego? Tak. Ja nie za bardzo, nie kupuję sobie tego bobu, ale jak ktoś mnie poczęstuje, to, bo to jest wciągające, nie? Bo się tak bierze i to do ust i te łupinki zostają. Ja lubię bób. No, więc ja, jak ktoś mnie poczęstuje, to tak, ale żebym specjalnie kupował, to nie. Słyszałam o zakładzie z Janem Furtokiem. Jeszcze wrócimy do tej starej Jagiellonii z drugiej ligi. On grał w GKS Katowice. To czasy pamiętasz? Hotelowe, tak jest. Tak, założyłeś się z nim, że Jagiellonia wygra. Skrzynkę szampana. Dostałeś tego szampana? Nie. Nie wiem, gdzie jest Jan Furtok. Może tak, ogląda Hejt Park i przywiezie tutaj. Spotkaliśmy się kiedyś, bo akurat w Katowicach graliśmy koncert, zdaje się, w Spodku i gdy mieszkaliśmy w hotelu, gdzie piłkarze GKS-u Katowice wtedy z Janem Furtokiem, z kilkoma świetnymi jeszcze innymi piłkarzami, byli na zgrupowaniu jakby w tym hotelu, bo oni wyjeżdżali do Białegostoku na mecz. I to było bardzo zimno. To był jakiś taki być może marzec czy coś takiego, a w Białymstoku jest chłodniej. Wiadomo, że tam mówią, że nawet Suwałki, ale też Białystok jest, tak, jest tam chłodniej po prostu. I nie było jeszcze tam podgrzewanych murów i tak dalej, się grało na lodzie, więc takie to były warunki. A pamiętam te czasy i pamiętam, że siedzieliśmy gdzieś przy obiedzie, jakaś taka rozmowa, czy wieczorem, któryś z prezesów, ktoś mnie poznał, ja wszedłem gdzieś tam do restauracji, mówi, chodź, tutaj jest Janek Furtok, i więc sobie zdjęcie może jakieś zrobimy czy coś. No i tak siedzimy i ten, ja mówię, no tam panie Janie, a Janku, no to bardzo mi miło, Janusz, Jan, no poznaliśmy się. Ja mówię, a co robicie? Czy tak sobie siedzicie w hotelu? Nie, no bo nas tu skoszarowali w hotelu i wyjeżdżamy do Białegostoku następnego dnia na mecz do Białegostoku. Ja mówię, a ja wtedy byłem bardzo podkręcony na Jagiellonię, no bo to ta z Jackiem Bajerem i tak dalej, ta Jagiellonia. No i on mówi, ale jedziemy tam wygrać. GKS wtedy dobrze grał, jedziemy tam wygrać. Ja mówię, nie wygracie, tam jest po prostu zimno, tam tuż na Śląsku było okej, ciepło, ale w Białymstoku tam w życiu nie wygracie. On mówi, zakładasz się i założyliśmy się o skrzynkę szampana. No, jak gdzieś się zobaczymy, to kto wygrywa, ten stawia. No, ale nie było przyjemności. Jan Furtok wyjechał do Niemiec. Nie wiem, czy jest w tej chwili na Śląsku. W każdym razie wiele lat grał w Niemczech, więc nie widzieliśmy się. Ale może gdzieś będzie jeszcze okazja. Miejmy taką nadzieję, że ten zakład po 20 latach... No właśnie, kiedy to Dom Pelignon. No, Dom Pelignon. Witamy, dobry wieczór. Dobry wieczór, słyszymy się? Słyszymy się. Cześć, witam Moniko, witam panie Januszu, z tej strony Mateusz, dzwonię akurat z Czech.
Tutaj przed chwilą pan Janusz mówił o Czechach i o piłce nożnej w Czechach. Niestety nie jestem w stanie wyjaśnić tego sukcesu. Halo, halo? Halo? Tak, tak. Także zapraszam panie Januszu do Czech. Może pan iść ze mną na mecz, bo zobaczymy, wypijemy razem piwko i może znajdziemy jakieś rozwiązanie, dlaczego ta piłka nożna tak się różni. A ja dzwonię, tylko mam jedną prośbę i jedno pytanie. Pierwsza prośba to o pozdrowienie mojego wujka Piotra, który przez dużo lat, jeszcze 90. zaraził mnie muzyką Lady Punk i do tej pory słucham Lady Punk. Widzieliśmy się, nie wiem, czy pan może kojarzy, taki koncert na Lyrical Convention chyba rok temu w Warszawie. Tam żeśmy się widzieli. Tak, mega dobry koncert. To ja pozdrawiam w takim razie wujka Piotra, pozdrawiam serdecznie. Proszę słuchać tej muzyki. A co do Czech jeszcze, no to my gramy, to jest fenomen, bo my w Czechach, no teraz jeszcze nie można wyjeżdżać do Czech, ale w Czechach my gramy, co jest niesamowite, gramy 2-3 koncerty w ciągu roku, zawsze gdzieś. Oczywiście są Morawy gdzieś tutaj, gdzie ludzie jeszcze wcześniej znali nasze piosenki z uwagi na to, że radio jakby tam ze Śląska do nich trafiało, ale graliśmy w różnych miejscach, zagraliśmy już bardzo dużo koncertów w Czechach, tak jakby na przestrzeni i zawsze tam z przyjemnością jeżdżę. Pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy. Pozdrawiamy. Wspomniałeś o Michale Probierzu. Dlaczego to właśnie z nim napiłbyś się na przykład piwa? Bo nigdy nie mamy okazji. To jest niesamowite. Dlatego, że nie piłeś whisky z Michałem Probierzem? Słucham? Nie piłeś whisky z Michałem Probierzem? Nie, nigdy nie piłem z Michałem Probierzem whisky. Prawda jest taka, że z Michałem Probierzem znamy się oczywiście jakiś czas już. Spotykamy się rzadko, rozmawiamy częściej niż oczywiście była okazja gdzieś tam się spotkać podczas dorocznych tam wręczania nagród i tak dalej, jakichś sportowych, więc tak, ale zwykle rozmawiamy przez telefon. Michał sobie, będąc w Białymstoku, polubił, ja nagrałem taką płytę solową parę lat temu i była tam piosenka Włóczyki, którą ja napisałem tekst o takim, że lubię wracać do chałupy, że gdzieś tam ciągle jestem w trasie. Czyli tak, no, jak trenerzy proste. I piłkarze, taka analogia. I Michał Probierz, po prostu trafiła do niego ta piosenka, prawdopodobnie pod każdym względem i tekstowym, bo on sobie znalazł siebie w tym, ale też muzycznym. No i nieraz rozmawiamy, ale też rozmawiamy o piłce albo piszemy do siebie. I zawsze mam taki sentyment do niego, do jego tej pracy w Białymstoku. Zresztą nie tylko do tego, ja pamiętam jeszcze jak grał w Górniku Zabrze w piłkę, więc później wyjechał chyba do Niemiec. Staje się jakiś taki, nie śledziłem tej kariery, ale później jakoś tak się... No, fajnie się czuliśmy, fajnie się czujemy, się rozumiemy po prostu. Często Michał zadzwoni zapytać, ale nie możemy się spotkać, ponieważ kiedy Michał mnie zaprasza gdzieś tam na kolację, czy żeby się spotkać, porozmawiać swobodnie, to zwykle jest to weekend. A wy macie wtedy koncerty. I Michał Probierz ze swoją drużyną, czy to wcześniej w Białymstoku, czy teraz w Krakowie, gra mecze, więc trudno dopasować terminy, ale... Co się odwlecze? To nie uciecze. No więc właśnie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy. Z tej strony Piotr ze Szczecina. Cześć. Słuchamy twojego pytania. Mam pytanie do pana Janusza. Kto według pana jest faworytem przyszłorocznego Euro 2021? Która drużyna ma największe szanse na wygraną? Według mnie są dwie drużyny, które ja bym obstawiał, dwie, bo trudno mi wybrać. To jest i Anglia, i Francja. To są dwie drużyny, które według mnie w tej chwili wzniosły się, jakby no, mają ten potencjał piłkarski obydwu tych drużyn. No to o Francuzach nie należy mówić, bo oni mają po trzech wybitnych piłkarzy na każdej pozycji, ale też obserwuję Anglików, którzy nie mają za dużo szczęścia i na Mistrzostwach Świata zawsze i na Mistrzostwach Europy gdzieś tam ćwierćfinał jakiś ewentualnie coś i półfinał ostatnio w Rosji, ale oni mają w tej chwili po sukcesie też Liverpoolu, który, bo angielska drużyna w końcu po paru latach wygrywa Ligę Mistrzów, więc też nabrali chyba takiego, że to już jest ta pora, że jest tylu piłkarzy i na takim potencjale, że w tej chwili według mnie to te dwie drużyny, Francja i Anglia, dla mnie są faworytami Mistrzostw Europy. Pozdrawiamy, dziękujemy za ten telefon.
Co działo się w legendarnym, nieistniejącym już pubie przy ulicy Koszykowej? Czy pamiętasz te czasy? Tak, oczywiście. Guinness, słynny Guinness. To było miejsce genialne, wspaniałe. To było takie miejsce, gdzie nagle spotykało się mnóstwo ludzi z różnych branż. Przychodzili muzycy, przychodziło mnóstwo piłkarzy. Ja tam poznałem też Tomka Smokowskiego, Andrzeja Twarowskiego. Wszyscy się tam spotykali. To były te czasy powstawania Canal Plus. Przychodziliśmy tam, przychodzili trenerzy, przychodził pan Zbigniew Boniek, wspólnie oglądaliśmy na przykład, jak Mistrzostwa Świata była na przykład w Korei, więc wielu dziennikarzy, którzy nie pojechali na przykład do Korei i Japonii, to tam sobie, bo to były 7-8 godzina rano, no to były wspaniałe czasy, takie towarzyskie, że ludzie, znaleźliśmy sobie, ludzie fani piłki, ale też fani muzyki, przyjaciele. Spotykaliśmy się tam i to było takie nasze miejsce, że wiadomo, że przychodziłeś o jakiejś tam godzinie, to wiadomo, że ileś osób na pewno tam będzie, których spotkasz, z którymi jest miło pogadać. I pytanie z czatu, dlaczego nie zagrałeś na Woodstocku nigdy? To jest pytanie z czatu. A no właśnie, a szczerze mówiąc nie wiem. No, nikt nas nigdy nie zapraszał. Nie myśmy specjalnie w konkurs... Nie miałeś zaproszenia na Woodstock? No nie. I też nigdy nie... Też w jakichś konkursach, w jakichś rzeczach. Nie, chyba niespecjalnie się staraliśmy, ale też nie mieliśmy zaproszenia. A może kiedyś zagramy. Kolejny widz. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Monika. Po pierwsze chciałam powiedzieć, że świetnie wypadłaś. Rewelacyjnie prowadzisz Hate Park. I dwa pytania do pana Janusza. Panie Januszu, dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Januszu, moje pytanie. Co pan sądzi o piłkarzach i alkoholu? Hulasz czy tryb życia? Powiedzmy, w jakich ilościach ewentualnie mogą alkohol spożywać i czy w ogóle mogą, jeżeli trwa sezon? Piłkarze? Wydaje mi się, że w tej chwili, ja nie wiem, na czym to polega. Często się, wie pani co, często się słyszy, jak opowiadają sobie starzy piłkarze, nie? Że tam jeszcze jak grali w piłkę, czy w książkach się czyta, na przykład bardzo bliski mi Andrzej Iwan, który jest słynna książka Spalony, tak? O jego historia, jego życia i tych, no trudna historia i trudna, choć piękna książka, ale... Oni wtedy opowiadają, i to jest z książek, że tam wypili alkohol i to nawet nieraz mocny, nie jakieś piwko tylko i tak dalej. I jakby grali, osiągali sukcesy, a że w tej chwili wszyscy dbają o siebie bardzo, ale tych sukcesów nie ma. Ja myślę, że nie zdarza się w tej chwili. To w ogóle przestało być jakieś... ja nie zauważam tego u sportowców w tej chwili naprawdę na takim wysokim poziomie, żeby oni specjalnie balowali. Ta ilość meczy, ta ilość grania i treningu i tego, że się gra w tej chwili w tych ligach w zasadzie 2 mecze w ciągu tygodnia, 3, różnie to bywa, więc to nie ma chyba zdrowia na to i nie ma, nie wiem, wydaje mi się, że sportowcy nie, że to w ogóle alkohol i sport w tej chwili przy tym wyczynie, jak oni grają, nie wiem, ligę, biegają 90 minut jak nakręceni, to raczej słabo, no ale pewnie trudno powiedzieć, żeby Hiszpanie, nie wiem, Barcelona czy coś po wygranym meczu nie poszli, nie wypili jakiegoś wina do kolacji czy coś takiego, bo to jest jakby, czy Włosi, to jest w ich obyczaju, czy też w Bayernie Monachium, nieraz Robert Lewandowski o tym mówi, że idą gdzieś na piwo sobie czy coś z drużyną. To jest oczywiste, ale to myślę, że świadomość tych ludzi i piłkarzy jest, jeżeli chcesz być wielki, być na szczycie i co za tym idzie zarabiać spore pieniądze, no to musisz się podporządkować jakiemuś rygorowi. Tak to chyba wygląda. Panie Januszu, i drugie pytanie, już więcej nie będę tutaj zaprzątała głowy. Kto będzie mistrzem w tym sezonie? Trudny sezon, bo pandemia koronawirusa, a tak co by pan obstawiał, który zespół Ekstraklasy? W tym roku? Jagiellonię? W tym roku. Kto wygra, tak? Tak. No chyba wygra Legia Warszawa, jest w tej chwili w takim... No ma przewagę punktową, ma za dużą przewagę, tak. Widzi pani, jest... Ja myślałem, że tutaj ciekawsza sytuacja byłaby, gdyby nie wygrali meczu w Poznaniu, bo tam Poznań, jak mówiłem wcześniej, fajnie zaczyna grać, to jest fajna drużyna z kilkoma fajnymi chłopakami, natomiast wydaje mi się, że Legia gra zbyt stabilnie w tej chwili. Może nie gra olśniewająco, nie gra jakiejś wielkiej piłki, ale jest stabilna. I to, wydaje mi się, może wystarczyć na wygranie Mistrzostwa Polski. Dziękujemy bardzo za ten telefon.
Chciałabym cię spytać, skoro jest, była mowa o piłkarzach, o twój skład. Pobawmy się w taką szóstkę. Bramkarz i pięciu z pola. Kogo byś wybrał do swojego dobrego składu? Ale Polacy, wszystko jedno? Polacy, niech będą Polacy. Polacy. Jestem ciekawa, kto jest twoim faworytem. Już mówię, bramkarz Wojtek Szczęsny, bo ja go bardzo lubię. Uważam, że to jest facet, który ma pewną charyzmę, pewien charakter, który mi odpowiada. Ja po prostu lubię takich zawodników, którzy w ten sposób nie tylko sportowo bronią, ale też mają jakąś taką fajną osobowość, która jest interesująca. Ja lubię takie. Trzeba mieć charyzmę, tak? To do grania w piłkę nożną. Umiejętności bardzo są ważne, ale... Ale coś takiego, co powoduje, co przyciąga i ewidentnie Wojtek coś takiego ma. Pięciu zawodników z pola polskich w tej chwili, no wiadomo, to jest Robert Lewandowski, to jest Krychowiak, mówimy o polskich piłkarzach, bramkarz to jest, ja myślę, że Zieliński zdecydowanie, chociaż to jest zawodnik dla mnie, chciałbym, żeby grał, nie wiem, w Liverpoolu, gdzieś na Wyspach, żeby po prostu zaczął grać to, co do niego jakby pasuje, do jego umiejętności, ale wydaje mi się, że tam jest jakaś blokada. Coś się dzieje, o czym nie wszyscy pewnie wiedzą. Wychodzi mu jeden mecz, drugi nie, ale na pewno tak, to jest wielki piłkarz. Na pewno w tej chwili Szymański, ten, który gra z Legii, chłopak. Sebastian Szymański, zdecydowanie tak. Czy ja wiem, rozpatruję, ale też z grzeczności, bo nie mówię, że to w tej chwili, ale oni i tak będą grali, bo jest i Kamil Glik, którego bardzo lubię, i Kamil Grosicki, który też jest świetnym piłkarzem. Mam nadzieję, że będzie ruszył z tą ligą, bo to jest też już parę sezonów Kamil gra i właściwie jeszcze rok, dwa i być może te będą jego ostatnie mistrzostwa, raczej na pewno będą ostatnie jego mistrzostwa w reprezentacji, więc no ale to jest bardzo ważny zawodnik, więc to chyba wszystkich wymieniłem. Bez wątpienia bardzo dobry skład. Tak, charyzmatyczny bardzo, Robert Lewandowski jest ponad to wszystko jakby, no bo jest wielkim absolutnie piłkarzem, ale ci wszyscy, których wymieniłem, no mają charaktery, mają osobowości takie, które jakby kształtują naszą drużynę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z tej strony Krzysztof z Gdańska. Ode mnie takie pytanie bardziej muzyczne do pana Janusza. Mianowicie chciałbym zapytać o to, co pan czuje jako artysta, kiedy grając koncerty z Lady Punk tak naprawdę... Czego obecnie panowie nie nagracie i publiczność zawsze będzie się domagać utworów typu Mniej niż Zero albo Zawsze tam, gdzie ty. Co pan w tym momencie czuje, że to jest taka bardziej irytacja, że tak naprawdę po raz tysięczny musi zagrać pan tą samą piosenkę i nieważne, co pan nagra nowego, to i tak publiczność zawsze będzie domagać się tych starych piosenek, czy jednak to jest bardziej taka duma, że stworzył pan coś ponadczasowego, to znają tak naprawdę 3-4 pokolenia Polaków. Jakie pan ma odczucia, kiedy gra pan ten koncert i publiczność domaga się tych piosenek? Mm-hmm. A czy powiem w ten sposób, wiesz, są takie zespoły, między innymi Lady Punk należy do takich zespołów, które są niewolnikami własnych piosenek niektórych i zachowując oczywiście wszelakie proporcje, byłem na, nie wiem, 10-8 może koncertach The Rolling Stones i nie było takiego koncertu, żeby nie zagrali I Can Get No Satisfaction, czy nie Hunky Tank Woman, czy jeszcze kilku takich, które są dla nich jakby... Tak, więc pewnie zespół, zachowując, jak mówię, proporcje, zespół Lady Punk też ma takie piosenki. Oczywiście... Trzeba brać pod uwagę, gdzie gramy. Oczywiście staramy się, fajnie by jest zagrać, jak grasz w klubie niedużym, gdzie przychodzą fani i oni chcą na przykład całą nową płytę nowych rzeczy, bo to wiadomo. I wtedy staramy się grać więcej takich piosenek w jakimś takim zamkniętym gronie. Natomiast jeśli grasz duże koncerty, większe, no niestety jesteś jakby... Jak mówię, niewolnikiem tych piosenek, bo nie wiesz, czy na przykład w miejscowości jakiejkolwiek, Aleksandrów Kujawski czy coś, niedużej miejscowości, czy będziesz tam drugi raz w życiu, więc spotykasz się z tymi ludźmi i musisz im to zagrać, bo oni na to być może czekali i może to mają tylko tą jedną możliwość, żeby coś takiego zrobić, więc wydaje mi się, że to jest nieuniknione, ale fajnie jest czasami, nawet sam się śmieję, że czasami gramy jakiś koncert i Janek nie zagra tej piosenki, właśnie Mniej niż Zero, czy czegoś tam jeszcze, czy czegoś jeszcze z takiego, jak powiedziałbym, tego evergreenu, tego stałego.
to nagle się uśmiecham i gramy zupełnie coś innego. Jest fajnie, no ale to mam, gramy tyle lat, że mamy oczywiście możliwości grać różne rzeczy na różnych koncertach, no ale to, co powiedziałem na początku, jest to ciężko z tym żyć. No ale wasze piosenki są bardzo znane. Byliście jedyną, jesteście jedyną kapelą w historii, która miała 6 kawałków na pierwszym miejscu tej kultowej listy przebojów. W Trójce. W ogóle mieliśmy tak. Tych piosenek 62, a więcej było. Jedynek? Jedynek. Więcej, chyba 14. 14. Ja chyba, słyszałam... Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Ostatnio ktoś mi mówił, nie umiem, nigdy tego nie zbierałem, nie sprawdzałem, ale kiedyś nawet Marek Niedźwiecki mówił, kiedyś w jakiejś rozmowie, przy okazji jakiegoś wywiadu, zdaje się, powiedział mi, a wiesz, ile piosenek było u mnie w Trójce na przykład na liście? No to mówiłem mu, nie, że nie wiem, no 30, on mówi, coś ty, 50, w tej chwili wiem, że około 60 chyba. 16 na pierwszym miejscu. 16. 16. Chyba 6 no. Z debiutanckiego albumu. No to źle tutaj. Nie jest. Źle nie jest. Źle nie. To prawie dwie płyty. 16 piosenek. Teraz niektóre kapele wydają tak, że jest tylko 8 piosenek na płycie. I co? To są 2 long playe. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Piotr z Warszawy z tej strony. Czy mnie słychać? Słychać bardzo dobrze. Mam 2 pytania do pana Janusza. Może zacznę od tego pierwszego, bardziej muzycznego. O co chodziło z tym teledyskiem Madonny, w którym podobno Lady Punk nie chciało wziąć udziału w nagraniu? Czy to prawda i w ogóle i o co w tym wszystkim chodziło? Ale przed chwilą rozmawialiśmy na ten temat. Tym, to nie chodziło o teledysk, to chodziło o zagranie trasy. To było w 1986 roku i były jakieś takie przymiarki, żebyśmy zagrali trasę z Madonną. Ona wtedy nie była zupełnie znana jeszcze w Ameryce. Co prawda już tam miała ten materiał gdzieś tam wysoko, ale nie była jeszcze znana i menadżerowie nasi, nie polscy, tylko angielscy, podczas naszego pobytu tam w Kalifornii, próbowali się tam jakoś dogadać, ale nic z tego nie było, bo tam się nie dogadali. Po prostu my musieliśmy wracać do Polski i tak dalej, i tak dalej. To inne czasy zupełnie. No ale to taki drobiazg, no ale warty zapamiętania, bo się okazuje, że wtedy nie była znana, a nagle po latach rozmawiamy o pani, którą znają królowa wszyscy popu. Ludzie na świecie. No. Pytanie z czatu. Jak przyjąłeś... Jeszcze było chyba drugie. Aha, już. Już nie ma. Jak przyjąłeś krytykę odnośnie uczestnictwa w studiu Ligi Mistrzów w Polsacie jako ekspert? Szczerze mówiąc, w ogóle nie interesowałem się tym, czy ktoś to krytykuje, czy tego, bo ja tam ja lubię Ligę Mistrzów, zwłaszcza, że zawsze zapraszano mnie przeważnie, kiedy gra moja Barcelona na przykład, a nie tylko, bo też i Ajax Amsterdam, który jest dla mnie też taką wielką drużyną i ogromnie ważną, bo to też później nawet w tej Barcelonie mnóstwo piłkarzy holenderskich się pojawiało i trenerzy i tak dalej, tradycja od Cruyffa i tak dalej. Natomiast ja poszedłem tam, bo po pierwsze znam tych ludzi, którzy tam pracują, znałem wcześniej, bo gdzieś graliśmy koncerty i tak dalej. Bardzo mi było przyjemnie, kiedy wiedziałem, że będzie, nie wiem, Darek Dziekanowski, że będzie Darek Wdowczyk, to tacy moi też bohaterowie z czasów tej Legii tutaj w Warszawie. Artur Wichniarek, no, też Romek Kołtoń, dziennikarz, którego lubię. No, fajne towarzystwo się tam po prostu zbierało. Było o czym Hirek Wrona, który przyłaził z jakimiś tam płytami i tak dalej, przychodzi. Ale wiesz, jakie były zarzuty? Że było za mało merytoryki, a więcej gotowania. Na przykład. A, w ten sposób. No ja nie gotowałem. Panie gotowały. Ale próbowałeś potraw. Bardziej chodzi moim zdaniem w tej krytyce o to. Być może, no ale umówmy się, to jest program, gdzie jest, kupujesz, z tego co ja się orientuję, kupujesz licencję na taką Ligę Mistrzów i musisz wypełnić z 5 godzin, tak? Od godziny 18 tam do 23. Co możesz w tym czasie zrobić? Oczywiście jest fajnie, kiedy tych meczy jest dużo. Ale kiedy się faza kurczy, czyli idziemy od ćwierćfinału bliżej, to jest 1-2 mecze, a czas dalej jest 5 godzin, więc coś trzeba wymyślić. Ja się na tym nie znam, ale podejrzewam, że jest to problem nie tylko w Polsce, ale w ogóle, bo to się od UEFA kupuje takie prawa do tego i później coś trzeba to zagospodarować. Nie wiem, nie zwracałem na to specjalnej uwagi. Chodziłem tam, szczerze mówiąc, pokomentować sobie te mecze. Znaczy nie tyle pokomentować, co
Też nazywanie mnie ekspertem to chyba za duże słowo. Znasz się ja po prostu na piłce nożnej. Facetem, który jakby z pozycji takiego fana muzyki, fana piłki nożnej mówi, nie jestem ekspertem, nie byłem piłkarzem, więc broń Boże, natomiast jestem fanem i czasami na przykład niektóre rzeczy mi się podobają, czy też nie, i mam nadzieję, że troszkę urozmaicam jakoś tą taką podawanie tylko gołych statystyk i tak dalej, mówienie o tym, bo czasami ludzie chcą sobie po prostu bardziej na luzie posłuchać o piłce. Ale jeszcze pytanie z czatu, czy nie uważasz, że gotowanie było żenadą? Czy... Tak? Tak. W studiu Ligi Mistrzów. Odpowiem w ten sposób. No, w studiu Ligi Mistrzów nie spodziewałem się, że będą gotowali. To prawda, ale z drugiej strony, jak siedzisz tam 5 godzin i oni nam serwują to jedzonko, oho, ho, i tak po 3 godzinach siedzenia można zgłodnieć i te zapachy. To było pociąga, bo już siedzieliśmy po kilku godzinach komentowania, mówienia, rozmów i tak dalej, i nagle te zapachy, gdzieś ten bukiet. No, proszę pani, to jest cudowne. No i czekaliśmy na to i wszyscy tam jedliśmy. Patrzy, już mecze się zaczynały, ale... Aha, tam... czyli oglądaliście mecze i jedliście. I tak to wyglądało. No. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy serdecznie. Witam serdecznie. Następnie chcę pozdrowić panią prowadzącą Monikę. Świetnie pani prowadzi. Dziękuję bardzo. No i do pana Janusza. Jestem fanem Lady Punk od wielu lat i chciałem zapytać, bo nie wiem, czy nie zdobyję pytania, bo dopiero po 23 włączyłem, bo byłem pograć w siatkę na hali. Kiedy nowa płyta Lady Punk? Już odpowiadam. Płyta będzie na wiosnę przyszłego roku. W tej chwili nad nią pracujemy i to już tak intensywnie, dlatego że już piosenki w zasadzie w większości Janek pokomponował, są w tej chwili w trakcie nagrywania, także będziemy przez troszkę, przez epidemię będziemy mieli szybciej, bo zwykle jest tak, że skoro wiosna, to pewnie na koniec roku powinniśmy złożyć ten materiał, a teraz z uwagi na to, że jest więcej czasu, no to może być trochę wcześniej. Także, ale tak czy inaczej, wydawnictwo będzie w przyszłym roku, w marcu, myślę. Z niecierpliwością czekamy na tą płytę. Dzwońcie 22 219 50 31. 5 minut, ostatnie 5 minut naszego programu. Odbierzemy jeszcze 2 telefony. Pytania z czatu. Jaki jest twój ulubiony hymn piłkarski i jaki stadion podziwiasz? To pewnie lubisz Camp Nou. Ale może kocham Camp Nou, choć jest to stary stadion. Kocham ten stadion, znam ten stadion, byłem wiele razy. Jest tam specyficzna atmosfera, się czujesz tak, takim jak w muzeum trochę. Stary stadion, jak się tam przyjeżdża, to teraz wszyscy o tym mówią, że tu będą remontowali, tu nie będzie tego, tu coś tam. Teraz San Diego Bernabeu tak samo remontują. No bo to jest ta atmosfera oczywiście i... No wiadomo, że tak, i to muzeum, i tych fanów z całego świata, co jest cudowne, bo przyjeżdżasz na stadion i całe te błonie przy stadionach to są ludźmi wypełnieni z całego świata, że przyjeżdżają fani, Azjaci, Amerykanie, Włosi, Anglicy, więc to jest zbudowanie takiej drużyny, to dla mnie jest fenomen, że na mecz ligowy przyjeżdża z pół świata fanów z całego świata, więc spotkanie tego to jest fantastyczna rzecz, tak zorganizowanie czegoś takiego. Ale nie wiem, czy to nie było w Jekaterynburgu. Ja widziałem taki stadion zupełnie jakiś kosmiczny podczas ostatnich mistrzostw świata w piłkę nożną. I było to coś takiego, że ten stadion jakby w kształcie takiej elipsy i jakby przekręcone koło na wierzchu, czyli ta cała korona. Spojrzałem na to, mówię, Boże, jak to wygląda? Co to za ludzie w ogóle? Jak oni się tam dostają? Nie wiem, czy nie w Jekaterynburgu. Któryś ze stadionów w Rosji był fantastyczny. Po prostu nie byłem oczywiście na nim, ale widząc go w telewizorze, stwierdziłem, że no, warto by na taki stadion się wybrać. A hymn? Jednym słowem? Który? Nie, jednym zdaniem. Hymny. Hymn. Lubię, jak Polacy śpiewają nasz polski hymn na Stadionie Narodowym. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy. Witamy. Jestem z Mińska Łazowskiego. Mam pytanie do pana Janusza. Czy przyjedzie pan kiedyś na koncert do Mińska? No, chciałbym, jeżeli zaprosi nas ktoś, kto tam organizuje koncerty i tak dalej, to z przyjemnością, zwłaszcza, że
w Mińsku, to ja grałem, ale to bardzo, bardzo dawno temu. Najbliżej Mińska... Słucham? Pamiętam to, bo gdzieś w 2003-2004 byłem wtedy malutkim dzieckiem, to właśnie pierwszy mój koncert pana, zespołu. No mam nadzieję, że, mam nadzieję, że przyjedziemy, no, oby się zaczęły te koncerty, więc mam nadzieję, że trafimy i do Mińska. Także w Siedlce, jak niedawno przejeżdżałem przez Mińsk, bo graliśmy w Siedlcach, bardzo niedawno koncert, więc mam nadzieję też przyjechać do Mińska. No, dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Dziękujemy bardzo. 22 219 50 31. Byłeś w Stanach, mieszkałeś w Chicago. Przez chwilę. Przez chwilę. Trochę w Chicago, trochę... w Nowym Jorku. No. Interesujesz się NBA? To no, była chyba wtedy świetna era Chicago Bulls. Tak. Teraz nawet Kanał Plus pokazuje czasami koszykówkę wspomnieniową, czyli te najlepsze czasy Lakers, a później oczywiście Bulls, które jakby po nich przejęli. Po tym Showtime przyszedł czas The Bulls. No ja akurat miałem to szczęście, że mieszkałem trochę w Chicago. I obejrzałem, w sumie widziałem Jordana 84 razy chyba. Widziałeś? 84 razy. Ja byłem na... No z tych meczy jest mnóstwo. A teraz jest taki hype na Michaela Jordana, bo wyszedł o nim pewien film. Tak, jeszcze nie widziałem tego filmu, ale chcę zobaczyć. Tak, widziałem Chicago Bulls dwa razy na wyjeździe, bo grali gdzieś w New Jersey, ja grałem tam jakieś koncerty, no więc też byłem. Chyba z New York Knicks jeden mecz też widziałem, ale generalnie widziałem wszystkie mecze w Chicago Stadium jeszcze, czyli w tym drewnianym, starym stadionie. No, tym, który jakby dał największe sukcesy Chicago Bulls. No, to było coś genialnego. I teraz sobie tak z łezką wokół patrzę, jak wspominam te mecze, bo akurat telewizja teraz w ostatnich dniach, jak mówię, jest dużo powtórek w czasie pandemii, starych meczy, niektórych klasyków właśnie i mam okazję to naprawdę, popatrzę sobie na tego Michaela, to jest... No w każdym razie powiedziałbym tak, że od czasu Michaela Jordana nie stworzono lepszego koszykarza i dla mnie, mimo że jest, pojawiło się kilku fenomenalnych, jak LeBron James, czy no było kilku genialnych, nie mówiąc o Kobe Bryancie i tak dalej, niedawno zmarłym, ale mimo wszystko, oceniając tylko klasę sportową, to był najważniejszy koszykarz w historii tej dyscypliny. I ostatni telefon w naszym dzisiejszym Hate Parku. Dobry wieczór. Halo, halo, dobry wieczór. Cześć, Monika, z tej strony Karol z Białegostoku. Cześć. Kojarzymy się, tak, z terenów, tak, dobra. Okej. A propos tego, co słuchałem teraz tak w odsłuchu, nie? Co mówiliście o NBA, to no fakt. Michael Jordan, Kobe Bryant, na przykład ja jestem 88 rok. To jest ten temat, który, na którym się mój na przykład rocznik wychował, nie? Mm-hmm. To byli goście starodzieje tak zwani, nie? No oni tak, ten kosz. Zawieść, jest w tej chwili wiem, kilku fajnych, ale... I oni to samo robili. Oni musieli boiska, nie? Mieć... Naprawdę, to byli, kurwa, mistrzowie świata, no sorry. Tak, to prawda. A wracając do tematu, no to chciałbym tak Monikę no, za sprawy jagiellońskie pochwalić. Naprawdę tip-top robota. Wega TV, to z mojej strony. A pana Janusza chciałbym, no, za te wszystkie tematy... To prawda, ja jestem rocznik 8-8, nie? Aha. No... Ale na pana piosenkach też poniekąd się wychowałem i mówię, to bardzo był taki pozytyw, żeby... Jest możliwość panu powiedzieć, że pan zrobił dobrą robotę i to dla mnie wystarczy, nie? Dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Nasz Hyde Park dobiega końca. Dziękuję bardzo, że przyszedłeś do naszego studia. Życzę ci, żebyś wrócił jak najszybciej na scenę. Abyś no, koncertował, wydał życzę. Tą płytę, ale nie życzę, żeby Barcelona zdobyła mistrza w Hiszpanii. Nie, ja dobrze ale... życzę Realowi, ale Barcelona. Real Madrid. Tak, dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz. I Hyde Park, kolejny Hyde Park już we wtorek. Do zobaczenia. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiam. Wszystkich.